Teraz lightowo dolecimy sobie, bo się tak bardzo wybiłem. Prawie jak na YouTubie. Nie no, to jest akurat niestety kłamstwo. Dobra, nie ryzykujemy jeszcze. Jeszcze jest za wcześnie na ryzyko. Lepiej trochę se poczekać, lepiej się nie śpieszyć. No, dawaj. Dobra, jeszcze nie. Poczekamy sobie. Ja sobie za ten czas poszukam jakiś... O! Ha, ha, ha! Mamy tutaj Sparksa, więc... Kij ci w oko teraz, złodzieju. I proszę bardzo. Po co ci to było? No, no, no. No, słucham. Słucham, wyjaśnij. Po co ci to było? Trzeba było tak cwaniakować? No właśnie, nie trzeba było. Trzeba było być grzecznym i oddanym. A teraz to sam se zapracować na to co dostałeś. A teraz szczerze musimy dorwać całującą wróżkę, żeby nas ucałowała. I let's go, lecimy tam. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma turbonapędu i tak na dobrą sprawę ciężko się będzie tam dostać, ale próbować zawsze można. To było dosyć ryzykowne, aczkolwiek... Czekajcie, a nie, to chyba możemy zrobić też turbonapędem, mi się wydaje, tak szczerze. Tak turbonapędem w niego wlecieć, to nie byłoby głupie. Byłoby w miarę normalne. Jezus Maria, ale ten deszcz pada, jeżeli wysłyszycie dosyć głośno deszcz, to sorry bardzo, ale... Pomimo tego, że mam zamknięte okno, to no wiecie. No, no właśnie. Wow, to było epickie. I muszę się upewnić, mamy na 100% wszystko. Tak, mamy na 100% wszystko, więc opuszczamy sobie ten poziom. X! Patrzcie, jestem Spyro, zaraz wam spalę nerki, kurde. Jeżeli nie lubicie mojej serii i nie lubicie moich gier, to spotka was kara, wy gnoje jedne. Tak szczerze wam powiem, zastanawia mnie jedna rzecz. Jak dodadzą Grand Prix ze Spyro, to jestem ciekaw, jakie kostiumy będzie miał Spyro? Bo na dobrą sprawę, z tego co dobrze pamiętam, jest tak jakby Spyro z tymi czarno... no przeciwsłonecznymi okularami ze Spyro 1, jak dobrze pamiętacie. Więc jestem ciekaw, czy dodadzą właśnie ten, powiedzmy, taki skin Spyro. Myślę, że tak, no bo to jest taki element charakterystyczny dla tej postaci. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, mamy... Pierwsze dwa poziomy ukończone w 100%, więc czas na Wzgórze Czarnoksiężników, albo Wizard Peak w oryginalnej wersji, więc let's go! Tutaj macie jakby japońską nazwę tego poziomu i ciekawostki odnośnie Wizard Peak. Jest to jeden z czterech poziomów serii, które nie zmieniły nazwy w japońskiej wersji gry. Pozostałe poziomy to Dry Canyon, Cliff Town oraz Magma Cone. Druga ciekawostka i zarazem ostatnia jest taka, że jeden ze smoków w tym poziomie mówi Spyro, jak dostać się do poziomu Sunny Flight. Ten pruszący śnieg. Moi drodzy, to jest tak piękne. W ogóle ten poziom tak pięknie wygląda, tak pięknie jest ośnieżony, że to jest szok. Czemu ja na takie rzeczy nie zwracałem uwagi w trakcie livestreama? Tylko dopiero teraz. No wydaje mi się, że dlatego, że teraz mam czas na spoglądnięcie sobie tak na, wiecie, na luziku, na te poziomy. A właśnie, nie powiedziałem wam wspomnień, jeżeli chodzi o poprzednie dwa poziomy. Znaczy, w poprzednim poziomie to mówiłem w tym, no, Alpine Ridge, ale o High Caves nic nie mówiłem. Z High Caves niestety miałem takie smutne przeżycia, że nie lubiłem dosyć tego poziomu z powodu tego, że te pająki... były między innymi powodem tego, dlaczego nie cierpiałem tego poziomu, bo na dobrą sprawę tak uprzykrzały mi życie i też nie wiedziałem, że jest coś takiego jak wróżka całująca Spyro. Dopiero potem to
odkryłem sam z siebie, bez żadnych poradników internetowych i tak dalej. Po prostu sam z siebie to odkryłem. I teraz tak jest już, nie? A poziom nie sprawia mi żadnego problemu. A jeżeli chodzi o ten poziom, to ja go bardzo zawsze lubiłem. Zawsze wydawał mi się bardzo w porządku, plus to, że jest taki fajny, szczerze powiedziawszy. Jeszcze nie polecimy normalną ścieżką, ponieważ tutaj mamy do zaatakowania tych oto ziomków. No to trochę bolało, nie powiem, że nie. Tym bardziej, że on ma krystaliczną maczugę. No dobra, może nie krystaliczną, ale po prostu kawałki kryształów ma na maczudze, co oznacza, że jest większy ból, bo na dobrą sprawę nie chciałbym nigdy oberwać z czegoś takiego, zważywszy na to, że jak już... Pomimo, że kryształy, w sensie takie klejnoty, nie są za bardzo z lodem kojarzone, wiecie, z takimi soplami lodu, to jednak sople lodu potrafią też skrzywdzić, moi drodzy. I teraz szczerze, co to się robiło? Bo tam można było polecić i chyba w tę stronę, co nie? Ta, tutaj też. Dobrze, w odpowiednim momencie... w odpowiednim momencie, okej, okay, wymyśliłem nowe słowo. W odpowiednim momencie wcisnąłem trójkąt, który pozwala, że Spyro, tak widzicie, opada. W taki, powiedzmy, gwałtowny sposób, ale jednak opada i powoduje, że nie odbije się na przykład od takiej maczugi, takiego trolla. Więc odpowiednio zareagowałem, innymi słowy. Tego nie byłem w stanie przewidzieć, to mogę przyznać. To za bardzo mnie zszokowało. No dobra, to zaczynamy poziom od początku. Tym razem już wszystkie klejnoty, które chciałem zabrać, zebrałem, więc teraz bierzemy sobie orby z tych tutaj obecnych wrogów, których atakowałem już wcześniej. No tutaj są klejnoty, ponieważ nie zdążyłem ich nawet zaatakować, więc... Wow! Ale się postarałem, że tak powiem. Czekajcie, tutaj nic nie ma? Nie, nic nie ma. Tak mi się trochę wydawało, że... klejnoty pominąłem. Ale kurde, muszę częściej nagrywać z takim dobrym humorem, bo... Gdy mam taki zwykły humor, to sesje wyglądają takie zwykłe, nadzwyczajne, a gdy mam taki mega fest dobry humor, to przyjemniej się komentuje. Jarvis! Witaj na wzgórzu Czarnoksiężników. To miejsce stworzone do turbonapędu. Wykorzystaj go, by rozgromić Czarnoksiężników. No i spoko. Dzięki za wytłumaczenie. Póki co to na razie mamy taką techniczną ciekawostkę, która, w sensie od smoka ciekawostkę, która mówi o tym, że właśnie turbonapęd jest, co zresztą słyszeliście, bo się wyciszam na tych. A właśnie, dzięki Pixel ogólnie za jedną rzecz, bo Pixel mi tam na privie wytłumaczył odnośnie pewnej rzeczy, a mianowicie rozmycie obrazu. Tak, efekt blur wyłączyłem, albo blur efekt. Ponieważ na dobrą sprawę nie wiedziałem o tym, że mam go nawet włączonego, więc jeszcze raz muszę podziękować Pixelowi za to, że zwrócił na to uwagę. I masz oficjalne pozdrowienia, Pixelu. Wow, a tutaj się trochę za bardzo rozpędziłem, bo myślałem, że już spadnę w dół, a to byłoby bardzo przykre, gdybym tak spadł w dół. Pozostawię to bez komentarza, okej? Bo to było takie straszne i żałosne zarazem. Jej, moje 30 życie poszło się kochać! Najgorzej, ale dobra. Fun fact numer jeden, że ja tyle bym żyć na pewno w Spyro 1 nie zebrał, więc... Dzięki temu, że mamy tutaj jeszcze życia za motylki, w sensie wiecie, za takie pasywne zwierzątka jak owce, to serio, gdyby zrobili takie coś jak w normalnym Spyro 1, to uwierzcie mi, tyle żyć bym na pewno nie miał. Ja nawet nie pamiętam, ile żyć miałem w oryginalnym Let's Playu ze Spyro 1. Ale na pewno nie tyle. Tyle bym nie był w stanie zebrać. Znaczy, maksymalnie żyć, ile byłbym w stanie zebrać, to jest 34, ale na pewno nie zebrałbym, nie wiem, 70 albo iluś, bo bądźmy sobie szczerzy,
jest bardzo mało statuetek ze Spyro, które oznaczają ci tam życie. Jest ich naprawdę bardzo malutko, więc ciężko byłoby zdobyć 70. Nie mówiąc już o 40 życiach. O! A tego się tutaj nie spodziewałem pana. Dobra. Powiedzmy, że to już mamy za sobą. Jest jeszcze jeden koleś z jajkiem i to będzie już ostatni koleś z tego oto świata. Znaczy z tego oto poziomu. I okej. Coś tutaj wypominałem? Nie, klejnotów już nie ma żadnych, więc... Łukasz, przemawiaj! Słuchaj uważnie, Spyro. Przy wodospadzie w Krainie Oświeconych znajdziesz sekretne miejsce. Spróbuj tam wskoczyć na kamienie. Kraina Oświeconych, wodospad, wszystko jasne. Szczerze powiedziawszy, z jednej strony mam trochę bekę, że on dopiero teraz o tym wspomina, no bo gdyby ktoś zagrał w tę grę na ślepo, to miałby takie... Are you fucking kidding me? Dlaczego ja opominałem to? Dlaczego dopiero teraz mi o tym mówicie? Czemu ta gra tak troluje? Bo tak by na pewno było. Hexus. Brawo, Spyro! Dziękuję za uwolnienie! Myślałem, że coś ciekawszego powiesz, ale dobra, no niech ci będzie. Uznam to, że to też było ciekawe. Nie wiem w jakim stopniu, ale było ciekawe. Dobra, więc teraz co? Skupiamy się na 100%owaniu, bo już wszystkie smoki mamy uratowane. Teraz tylko wszystkie klejnoty zebrać. I opuszczamy poziom i lecimy na bossa. A po bossie kończymy, że tak powiem, krainę i zabieramy się za świat, za którym za bardzo nie przepadam, ale... Cóż, nie ominie mi to i muszę niestety się zmierzyć z najgorszymi koszmarami. I tutaj tego złodzieja jaj nie ma, więc on będzie na tamtym rozwidleniu, a raczej na tamtej sekcji. Czemu miałem przez chwilę wrażenie, że te skrzynki ułożyły się jakby to była fioletowa skrzynka, co oznaczałoby życie w tym wypadku? A to byłoby fajne, naprawdę. A tak to jest niefajnie, nie podoba mi się to. Ale dobra, zobaczymy jak się spiszemy tutaj ze skokiem. Z tego poziomu to co jedynie jeszcze mogę sobie przypomnieć, że nie lubiłem sekcji właśnie takich z turbonapętem, bo nigdy nie potrafiłem wyczuć, kiedy będę mógł przeskoczyć, co nie? Ale teraz myślę, że nie sprawi mi to jakiegoś szczególnego problemu. Ale mam z tyłu głowy, że może się coś nie udać i coś może nie pyknąć, że tak powiem. Jak na przykład to. No to była głupota. To się nazywa profesjonalnie mówiąc głupota. A nieprofesjonalnie mówiąc to się nazywa... Szczerze powiedziawszy nawet nie wiem jak mogę to określić. Więc najgorzej, bo tutaj wrogowie się spawnują na nowo. Ha ha ha. Jezus Maria. Może mi się teraz uda. Życzcie mi szczęścia. Kurde! Nie udało się. Tak wiem, że to mi się... Generalnie gdybym grał w oryginalnego Spyro, to by mi się już tam udało dostać, ale teraz... No niestety. Muszę pokombinować w inny sposób, ale... A może to się uda w normalny sposób tam dostać? Szczerze, nie wiem. Czy Spyro by mógł tam sobie dolecieć? Mogę jeszcze spróbować to, ale trochę się boję. No chciałbym w inny sposób to zrobić, okej? I teraz mam mętlik. Dobra, próbujemy. Nie uda się! Spyro jest za nisko lata. No i teraz to jakby celowo straciłem to życie, więc... Już próbujemy w inny sposób. Może to trzeba takie kółko jakieś zrobić czy coś? A te życia se nadrobimy. Nie ma, nie bójcie się, nie ma o co się martwić. Więc przygotujmy się teraz na długi lot. Proszę państwa, panie i panowie, rozpoczyna się wyścig, gdzie Spyro zamienia się w słynnego ścigacza Roberta Kubicę.
I nie pykło mu. I tutaj też nie pykło, bo chciałem zrobić takiego drifta. Ej, właśnie, ty! Ja mam pomysł, może zrobimy to coś takiego, czekajcie. To jest myśl. Było blisko! On byłby w stanie się wybić tam. Nie wierzę w to, że nie byłoby to w stanie. Ja jeszcze raz próbuję. Nie ma takiej opcji. Ja temu nie odpuszczę. Nie. O, nie, 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 nie. Tak być nie będzie. Ja temu nie odpuszczę. Patrzcie na to. Udało się. Udało się. Dostałem się tutaj, gdzie chciałem się dostać. Nice one. Yeah! Teraz skopiemy tobie zadek, kurde, ziomek. Znaleziono wszystkie jaja, ale nie wszystkie klejnoty, bo tam coś zostało. Muszę się tam dostać, bo gdzieś czerwony klejnot został. A, tutaj. Okej! Okay. Jest! Mamy 100%! Jezus! Dobra, opuszczamy ten poziom. O Jezus Maria! O nie! To było słabe, okej? Jestem z powrotem, ja pierdzielę, co to było? To było naprawdę takie żałosne mega fest. Czekajcie. Tak, mamy 100%. Mamy tutaj 5 poziomów na 100%. A tutaj mamy, no 6, czyli tak naprawdę boss nam został, okej. To w takim bodzie lecimy skopać dupsko bossowi, który na nas tutaj czeka. A on jest tutaj, bo zapomniałem, że nie robiłem już tego High Cavesa, tylko teraz inny poziom robiłem. Czyli Wizard Peak, innymi słowy. Więc dobra, czas na skała... Silno dmucha. Okej? Okej? Okej, dobra, spoko. Ale dobra. Więc... Blowhard, czyli boss, który teraz na nas czeka. To tutaj macie jego japońskie imię. I ciekawostki. Jest to jedna z dwóch krain bossa, w której uwolniony smok nie mówi Spyro, jak pokonać naszego przeciwnika. Druga kraina to Gnastis Gnorg. W pomieszczeniu, w którym uwalniamy Altaira, przy dużym szczęściu można zionąć ogniem w ścianę, raniąc tym Blowharda i tym samym pomijając jeden etap walki z nim. Słyszycie tą piękną muzykę? Naprawdę jest ona wspaniała. Ale dobra, lecimy sobie w takim ociezie dalej. O Jezu, pomyliły mi się skrzynki, przez chwilę myślałem, że tutaj klejnocik wyleci. Nie, mam tak czasami, no wybaczcie mi to. Ale dobra. Pokaż, na co cię stać. Jeśli chodzi o Blowharda, to z tym bossem nie mam jakichś szczególnych wspomnień, dlatego że tak naprawdę Spyro 1 to jest tak bardzo żałośnie łatwa gra, że... No, ciężko tutaj wspomnienia, jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami, bo naprawdę ci bossowie w sumie... I tak, tu nie chodzi o to, że bossowie to nie są przeciwnicy, bo są przeciwnikami, okej? Tylko problem jaki jest z tym to, że... Nie można ich zakwalifikować jako bossów, bo oni na bossów się tak naprawdę, no... I powiedzenie, że to są bossowie, to tak naprawdę trochę... obraza dla takich bossów w grach wideo, no bo na dobrą sprawę bossowie zwykle się starają, a tutaj to mamy taki festiwal żenady i głupoty i debilizmu w jednym. I tak, głupota i debilizm może być traktowane jako jedno, ale równie dobrze może być debilizm tak wielką głupotą, że nawet przekracza skalę. Spyro, dziękuję, że mnie uwolniłeś. Nie masz pojęcia, ile czasu spędziłem uwięziony w krysztale. Ja w sumie też nie. Czekaj, kim ty jesteś? Już mnie nie ma. Boże święty, ale z niego idiota. No, oznaki Alzheimera, cóż na to poradzisz? On nawet pewnie nie pamięta, jak ma na imię, więc...
Nie zdziwiłoby mnie to szczerze, gdyby tak powiedział, że on nie pamięta jak ma na imię, skoro nawet nie pamięta ile spędził czasu w tym krysztale. Więc nic, tylko mu powinszować z tego powodu i pogratulować głupoty, I guess. Blowhard, jak widzicie, się w ogóle nawet nie stara. To jest jeden z bossów, który tak naprawdę w sumie jest, bo musi być jakaś przeszkadzajka, żeby nie było za łatwo. I proszę bardzo, to był jego ostatni atak, który nawet nie mógł zostać zaimplementowany z tego względu, że ja go pokonałem i nie pozwoliłem mu mnie zaatakować. Mamy poziom zaliczony w 100%, więc wyjdźmy teraz tradycyjnym exitem, bo jesteśmy tak blisko, że to byłoby naprawdę smutne, gdybym wybrał opcję. Wiecie, exit z opcji czy coś takiego. Mamy 45 minut na nagraniu. No, pewnie plus minus te edyty, które tam mówiłem, że będą. Plus właśnie minus to edytowanie, no to na dobrą sprawę 40 minut skończyliśmy trzeci świat. Więc myślę, że nadszedł czas na kolejny świat, który na nas czeka. Spyro, udało ci się odzyskać mnóstwo smoczych jaj, dziękuję! Wskakuj, zabiorę cię do krainy twórców potworów. Chcesz tam iść? Oczywiście, udajemy się do krainy twórców potworów. Albo Mistmakers w oryginale, albo tutaj macie japońską nazwę tego świata. I Mistmakers nie ma żadnych ciekawostek! No może poza tym, że za dzieciaka nie lubiłem dosyć tego świata, między innymi przez pojawienie się tego Tritopsa całego. No i generalnie świat był dla mnie taki średniawy, szczerze powiedziawszy. Taki średni świat numer 4. Pierwsze trzy światy są ok, ten świat jest taki... No niezbyt moim ulubionym jest, no nie będę tutaj owijał w bawełnę. I witajcie na bagnach. Ale o soundtracku nie mogę nic negatywnego powiedzieć, bo soundtrack jest naprawdę w porządku. Dobra, słuchajcie. Nie będziemy robili tu póki co 100%, bo wolę 100%owanie świata zostawić na sam koniec. Więc tam tylko trochę se pozbieramy, trochę tam smoków uwolnimy i tak będziemy praktycznie co wychodzenie z poziomów ratować po jednym smoku, ewentualnie tam po parę rzeczy, że tak powiem, innych, typu klejnoty. I myślę, że na samym początku zabierzemy się za najgorszy poziom, żeby potem odstresować się i zrobić poziom lotniczy, więc... Bruno! Nieznośny gnork zmienia nasze bagno w wielkie wysypisko elektrośmieci. Oh, a kiedyś było to tak pięknie. Kiedyś na pewno.